Cześć! Dzień dobry wszystkim! Ja mam na imię Dorota i witam ponownie na moim kanale Polish with Dorota. W dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak się mówi po polsku to realize. W takim znaczeniu jak na przykład I was already in the car when I realized that I don't have a phone. Bo generalnie w tym kontekście to realize to nie jest realizować. Mamy takie słowo realizować i zaraz powiem, co ono znaczy i też wyjaśnię, jak się mówi po polsku to realize. Ale najpierw chciałabym zaprosić Was serdecznie do zapisania się na mój newsletter. W newsletterze dostajecie kilka razy w miesiącu ekskluzywne lekcje wideo z ćwiczeniami i nawet jeśli zapiszecie się teraz, to będziecie mieć dostęp do wszystkich poprzednich newsletterów. Także naprawdę warto. A teraz już wracamy do naszej lekcji. No dobrze, co to znaczy realizować? Realizować można plan, projekt, pomysł, marzenie. I jeśli ja realizuję plan, projekt, pomysł czy marzenie, to sprawiam, że ten plan czy to marzenie staje się realne, realny. Realizuję swoje marzenia, to inaczej spełniam swoje marzenia. A jak się mówi to realize? Na przykład I realized that? Po polsku nie ma jednego słowa, jest fraza. Zdawać sobie sprawę. Zdać sobie sprawę. Dlaczego te dwie formy? Dlaczego zdawać, zdać? Zdawać to jest niedokonany aspekt tego czasownika, a zdać to jest aspekt dokonany. Jak używać tej frazy? Zaprezentuję Wam kilka przykładów w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym i w czasie przyszłym. Oto przykłady w czasie teraźniejszym. Wiesz, zdaję sobie sprawę z tego, że ona mnie nie lubi, no ale musimy jakoś razem pracować. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji tego, co zrobiłeś? Dzieci, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie to jest niebezpieczne. Nie możecie tego robić. Jeśli nie masz dzieci, to nie zdajesz sobie sprawy, ile czasu i uwagi wymagają. Oto przykłady w czasie przeszłym. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z powagi sytuacji. Wiesz co? Wczoraj zdałam sobie sprawę, że egzamin jest już pojutrze. Dopiero kiedy Paweł był w samochodzie, zdał sobie sprawę, że zapomniał telefonu. Kasia była taka zestresowana, że dopiero o 15 zdała sobie sprawę, że tego dnia nic nie jadła. A teraz przykłady w czasie przyszłym. On teraz jest zakochany i nie widzi, że Dagmara go wykorzystuje. Ale za jakiś czas zda sobie z tego sprawę. Nie sądzę, że oni kiedykolwiek zdadzą sobie sprawę,
Jak bardzo cię zranili? Może kiedyś zdacie sobie sprawę, że to nie jest dobry pomysł. Tak, ona nadal wierzy w świętego Mikołaja, ale niedługo zda sobie sprawę, że to tylko bajka dla dzieci. Uwaga! Mówimy zdawać sobie sprawę, ale nie zdawać sobie sprawy, bo w pierwszym przypadku mamy biernik zdawać sobie sprawę, a w drugim przypadku mamy dopełniacz nie zdawać sobie sprawy. Co jest jeszcze ważne, to że mówimy zdaję sobie sprawę, że albo zdaję sobie sprawę z plus dopełniacz. Na przykład zdaję sobie sprawę z konsekwencji. Nie zdaję sobie sprawy z powagi sytuacji. Podsumowanie. To realize to po polsku zdawać, zdać sobie sprawę. I uwaga, w wersji negatywnej mówimy nie zdawać sobie sprawy. A realizować możemy marzenia, plany albo projekty. Do zobaczenia w następnej lekcji wideo i jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do zapisania się na mój newsletter. Do zobaczenia. Pa, pa!